Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Majnowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu. Państwo Polskie istniało przez 250, a może nawet 300 lat bez własnej, spisanej historii narodowej. Historii, która byłaby oficjalnie przyjętą wykładnią dziejów całej wspólnoty, powołany do życia na słowiańszczyźnie przez przedstawicieli dynastii polskiej wywodzącej się od Piasta, Cyna Hoszyszka i jego żony Rzepki. Możemy jedynie przypuszczać z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, że dzieje polskich władców były materią różnorodnych opowieści, prozaicznych jak skandynawskie sagi, ale również wierszowanych jak ruskie byliny czy epos południowo-słowiański. Zapewne istniały też cykle opowieści o bohaterach czasów przedpiastowskich. Jakiekolwiek wyobrażenie o tym świecie ustnych opowieści mamy dzięki pierwszym rozdziałem tzw. kroniki, tzw. anonima zwanego Gallem, spisanej w języku łacińskim w drugiej dekadzie XII wieku. Dzieło to w rzeczywistości należy jednak do gatunku literackiego zwanego res geste. Nie jest kroniką ani historią kraju, ale opowieścią o dokonaniach jednego władcy, którego chwale ma posłużyć, w tym przypadku opiewa Bolesława Krzywoustego. Oczywiście książę Bolesław nie wziął się znikąd, Stąd anonimowy autor relacji z jego życiowych dokonań rozpoczyna swoje dzieło od przedstawienia wcześniejszych władców z jego rodu, poczynając od jego protoplasty Piasta, pierwszego księcia Siemowita, pierwszego chrześcijańskiego władcy Mieszka, dwóch wcześniejszych Bolesławów chorobrego i Śmiałego Szczodrego. Aby przedstawić to jak dynastia polska przyjęła władzę, pisarz wspomina nawet księcia z poprzedniego rodu, Popiela z jego dwoma synami. Anonim zwany Gallem był zapewne Chorwatem, a więc Słowianinem. Rozumiał zatem, głoszone w języku słowiańskim, opowieści prozaiczne i wierszowane. Czy mógł je skonfrontować z jakimiś tekstami historycznymi pisanymi w Polsce? Z całą pewnością tak, z dziełami hagiograficznymi, które naświetlały epizody męczeńskiej śmierci Świętego Wojciecha w roku 997 i pięciu braci męczenników w roku 1003. Może jeszcze z halografią dotyczącą świętego Brunona z Kwerfurtu, autora tych dwóch dzieł hagograficznych, który sam zginął męczeńską śmiercią w roku 1009. Jest wysoce prawdopodobne, że w katedrach i klasztorach wprowadzono także roczniki, tablice paschalne zawierające coroczne daty Wielkiej Nocy oraz nieco pustego miejsca na karcie pergaminowej, pozwalającego zapisać jedno czy dwa krótkie zdania. Co takiego w danym roku miało miejsce. I to chyba wszystko, co tworzyło świadomość historyczną dynastii, elit i mieszkańców państwa polskiego przez pierwsze 250-300 lat dziejów. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, jakiegoś ciekawego przeszłości mieszkańca ziem polskich, najpewniej duchownego, który w klasztorze Korbej zapoznaje się z tym, co Tietmar napisał o Balsawie Chrobrym. Jeśli nawet ktoś taki był, to w niczym to nie zmieniało ogólnego bilansu. Historiograficznego ziem polskich. Pierwsze 250-300 lat państwo polskie, dynastia polska, elity polskie obywały się bez spisanej po łacinie historii narodowej. Takiej wyprowadzającej Polskę i Polaków od samego początku, czyli zgodnie z regułami średniowiecznej historiografii od jednego z synów Jafeta, syna Noego, a dynastię panującą z Rzymu czy stroi, czy ewentualnie od jakiegoś Lokalnego Herosa z czasów Rzymu lub Troi. Tymczasem Polska obywała się bez takiej historii, aż magister Vincentius Dictus Kadłubek, mistrz Vincenty zwany kadłubkiem, za zachętą księcia krakowskiego, Kazimierza Sprawiedliwego, napisał dzieło Chronika Polonorum, Kronika Polaków. Napisał w latach 1190-1205, a więc jako kapelan książęcy pracujący w książęcej kancelarii, która wówczas właśnie kształtuje się w Polsce po raz pierwszy jako profesjonalna, zorganizowana na wzór zachodniej instytucja, w miejsce pierwotnej kapelanii, gdzie po prostu umiejący czytać i pisać po łacinie duchowni prowadzili książęcą korespondencję. Mistrz Incenty był absolwentem uniwersytetów zachodnioeuropejskich. Wszyscy badacze zgadzają się, że studiował w Paryżu w jego kronice pojawia się bowiem pierwsze zdanie zapisane po francusku przez Polaka, Sir TIMORA. Chronika Polonorum jest również napisana łaciną, tak bogatą leksykalnie, że porównywalny poziom znajomości tego języka osiągnie jakikolwiek inny Polak dopiero chyba w XVI wieku w obozie renesansu, gdy kształtuje się latynistyczne środowisko z Janem Kochanowskim włącznie. Łacina kadłubka jest także nasycona słowami francuskimi, a nade wszystko greckimi, gdzie mamy około 230 wyrazów greckich w jego łacinie, w tym także neologizmy, wyrazy zupełnie nieznane wcześniej ani w Grece, ani w łacinie. Zresztą niezwykle bogate i urozmaicone słownictwo kadłubka to tylko jeden aspekt jego erudycji. Pierwsze zdanie Chronica Polonorum brzmi tres tribus ex causi Teatrales Oderunt, Solennitates, Primi Nomen Codrus, Secundi Alcibiades, Terti Diogenes. Trzech było, którzy z trzech powodów nienawidzili uroczystości teatralnych: pierwszego imię Codrus, drugiego Alcibiades, trzeciego Diogenes, w przekładzie bregedy Curbis. A zatem pierwsze napisane przez Polaka dzieło historyczne. Gal Anonima tutaj wyłączamy, bo i był on anonimem, i inoplebieńcem. Najpewniej był Chorwatem, chociaż niektórzy twierdzą, że był Francuzem, Włochem, Węgrem, a może nawet Flamandem. Pierwsze zdanie, napisane przez Polaka w dziele historycznym, rozpoczyna się od przywołania Kodrusa, ostatniego króla Aten, Alkibiadesa, najzdolniejszego ateńskiego warchoła wszechczasów, czasów, i Diogenesa, synopejczyka. Ascetę mądrości, który żył w Pitosie na ateńskiej ulicy. Żeby zrozumieć to zdanie i dalszy wywód kadłubka, tłumaczącego się przed czytelnikami, dlaczego podjął się napisanie takiej historii narodowej Polski, trzeba posiadać takie samo oczytanie w literaturze starożytnej, jakie posiadał kadłubek. Żeby zrozumieć chronika Polonorum, trzeba przede wszystkim znać na wyrywki, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa, autorstwa Marka Julianusa Justyniusa. Jest ona na szczęście przełożone dzisiaj na język polski, jako dzieło dostępne w przekładzie profesora Lewandowskiego. Trzeba też znać wiele innych dzieł, choćby satyriów Analisa, gdyż Kodrus może nie być królem Aten, ale biednym rzymskim poetą. Miesz Vincent jest człowiekiem swoich czasów, które po angielsku nazywają się High Middle Ages, Wysokie Średniowiecze. Bywa też zwane, te czasy bywają zwane epoką prerenesansową. Zbiegają się one z epoką krucjat, z otwarciem i przewietrzeniem kultury europejskiej po wiekach barbaryzacji, związanej z przejęciem władzy politycznej w zachodnim Imperium Romanum przez żywioł germański. Jest to czas, kiedy filozofia scholastyczna wznosi się na wyżyny swojej możliwości, między innymi dzięki powołaniu do życia uniwersytetów. W 2014 roku ukazało się w Instytucie Tomistycznym dzieło Lektury Filozoficzne Wincentego Kadłubka zbiór Studiów, autorstwa Zenona Kałuży. Pierwszą historią narodową Polski jest zatem dzieło niezwykłe i wybitne, przyrastające wszystkie kolejne polskie kroniki, których będzie już całkiem sporo w wieku XIII i XIV. I dopiero kiedy Jan Długosz zabierze się do pisania swoich annales roczników Królestwa Polskiego, będzie mogło powstać dzieło chociaż trochę dorównujące poziomem literackim Kronicy Kadłubka. Kronika Kadłubka to przykład najświetniejszej literatury średniowiecznej. Tak właśnie, literatury. Dzisiejsi adepci studiów historycznych zapominają, że historia to właśnie gatunek literacki i że celem pisania dzieł historycznych w przeszłości nie było zapewnienie źródeł późniejszym pokoleniom badaczy, żeby mogli sobie tworzyć swoje własne, wiekopomne syntezy i monografie historyczne. Ale celem dzieł historycznych w przeszłości było przedstawienie dziejów swoim czytelnikom tu i teraz, w tamtej epoce. Wincenty Kadłubek pisał dla europejskiej elity akademickiej i intelektualnej końca XII wieku. I jedyne, co można mu zarzucić, to że może trochę za wysoko ustawił poprzeczkę dla przeciętnie wykształconego Polaka. O czym świadczy choćby kronika Mierzwy, w znaczącej mierze tłumacząca łacinę kadłubka na taki prostszy język łaciński, nie wymagający aż tak wielkiego czytania w literaturze antycznej, nie wymagający aż takiej biegłości retorycznej oraz filozoficznego umysłu. Tymczasem dzisiaj Wincenty Kadłubek należy chyba do najmniej rozumianych i najmniej sprawiedliwie ocenianych polskich autorów, historyków czy kronikarzy. Wyrosły już całe pokolenia mędrkujących absolwentów studiów historycznych, odsadzających Mistrza Wincentego od czci i wiary, że bajkopisarz, że niewiarygodne źródło, że zmyśla na potęgę, że ośmiesza polskie dzieje, wprowadzając do nich Aleksandra i Juliusza Cezara że o Smoku Wawelskim nie wspomnę. A tymczasem on sam jakby przewidywał, że tacy ludzie się pojawią w przyszłości i w prologu do swojej kroniki Polaków pisał To na koniec wypraszam sobie u wszystkich, aby nie każdemu pozwalano nas osądzać, lecz tylko tym, których zaleca wytworny umysł lub wybitna ogłada, zanim nas jak najsumienniej nie rozpoznają. Tylko bowiem rozgryziony imbir smakuje i nic nas nie zachwyci, na co spojrzymy, tylko mimochodem. A toli bezprawiem jest osądzać sprawę bez dokładnego jej poznania. Kto więc skąpi pochwał, niech będzie bardziej skąpy w ganieniu. Chronika Polonorum jest znakomitym źródłem historycznym. Tylko trzeba wiedzieć, czego w nim należy szukać, a czego się na pewno w nim nie znajdzie. Linearnej, analistycznej relacji o dziejach polskiej Przedpiastowskiej w niej nie ma, i nie będzie. Nie było bowiem na ten temat żadnych źródeł pisanych, a jedynie jakieś opowieści ustne, prozaiczne lub wierszowane, które znamy dziś tylko o tyle, o ile stanowiły materię pracy historyka piszącego po łacinie. Najpierw Galla, zainteresowanego wyłącznie Borusą Krzewoustym i jego rodem, a potem właśnie Kadłubka, który jest pionierem w napisaniu całościowej historii polskiej od początku a co jest dla niego początkiem dziejów polskich i Polaków? I tu każda osoba zaznajomiona z typowymi kronikami średniowiecznymi będzie zaskoczona. Otóż nie ma u kadłubka na początku Noego i jego synów. Co więcej, nie ma na początku żadnych władców mitycznych czy legendarnych. Jego dzieło ma od formalnej strony literackiej charakter dialogu, który prowadzą między sobą Jan, arcybiskup Gnieźnieński, i Mateusz, biskup krakowski. Obaj już nieżyjący w momencie spisywania kroniki, i to ich czyni kadłubek, narratorami swojego dzieła. Pierwsze fundamentalne pytanie kroniki brzmi, zadaje Jan. Pytam, mój Mateuszu, w jakim to czasie mamy przyjąć, wzięło początek niemowlęctwo naszych ustaw. My bowiem dzisiejsi jesteśmy i nie masz w nas sędziwej wiedzy wczorajszości. Infantia Nostrarum Constitutionum. A więc pytanie o początki Polski to nie pytanie o władców, ale o początki państwa. O jak to zostało przełożone, nasze ustawy, a co można by przełożyć łacinę przez łacinę nasze konstytucje. Pytanie o początki państwa, pytanie z dziedziny filozofii polityki. Skąd się w ogóle wzięła państwowość Polska? Odpowiedź Mateusza jest następująca. Otóż opowiadał pewien starzec, iż żyła tutaj niegdyś nieprzeliczona moc ludzi, którzy tak niezmierne królestwo cenili sobie nie więcej, niż gdyby to był tylko jeden Juger. To Kirby tłumaczy jako źreb. Juger to była rzymska miara powierzchni, odpowiadająca naszej późniejszej polskiej mordze. Tak dalece nie ponaglała ich żądza panowania ani namiętność posiadania, lecz Siła dojrzałej odwagi była ich żywiołem, iż poza wielkodusznością nic nie uważali za wielkie i przyrostowi swojej dzielności nie stawiali nigdy żadnych granic. Nie byłaby to bowiem dzielność, gdyby chcieli ją zamknąć w ciasnym więzieniu granic. Tytułom swojego zwycięstwa dorzeźbili oni granice zgoła poza ościennych granic. Krajów, przepraszam. Podbili bowiem pod nie tylko wszystkie ludy z tej strony morza mieszkające, lecz także wyspy duńskie. Skąd się tym bierze państwo do kadłubka? Duża liczba ludzi. Ludzi pewnych siebie, mężnych, dzielnych, którzy nie wyznaczają żadnych granic dla siebie, dla swojej społeczności. Żyją, rządzą, chęcią podboju i dokonują podboju. Stąd pierwsze wydarzenie w historii Polski to jest wojna z duńczykami. Po wcześniejszym podboju wszystkiego, co sięga morza, Morza Bałtyckiego, a zatem wszystkiego, co jest na południe od tego morza, aż Polacy napadają na Duńczyków. Wielka liczba ludzi nie zna granic dla swego panowania. Podbijają Polacy wszelkie Cis Maritimas Nationes, wszystkie narody do morza. Sięgają później po Danomarchikas Insulas, Denmark, Danomarchia. Marchia duńska, jest to tutaj tak zapisane, że nie było żadnych wątpliwości, o jaki kraj chodzi. Polacy odnoszą zwycięstwa w bitwach morskich. Wdzierają się następnie do wnętrza Wysp Duńskich i czynią ich mieszkańców swoimi klientami. Tu kadłubek używa celowo tego właśnie rzymskiego terminu z, ter, terminu z rzymskiej dziejów społecznych. Biorą do niewoli króla duńczyków Kanuta i zdyktują warunki pokojowe. Albo stała danina, albo noszenie żeńskich szat i zapuszczenie długich włosów noszonych w formie warkocza. Gdy Duńczycy nie mogą się zdecydować, oba te warunki zostają im narzucone. Mają i płacić daninę, i nosić żeńskie szaty i długie włosy. Duńczykom szczególnie doskwierało noszenie żeńskiej szaty, jako znak hańby. I wnuk Kanuta, aby pomścić krzywdę dziada. Skierował się przeciwko własnym ludziom, Duńczykom, bo wrogowie, Polacy, byli dla niego nieosiągalni. I ponieważ Duńczycy źle walczyli, najpierw z Polakami, potem z Bastardami, to wtedy wnuk Kanuta nakazał im spać z głową w miejscu nóg i usługiwać własnym żonom, póki nie zmarzą, hańby na wojnie. I tu bardzo ciekawa rzecz, obok Polaków pojawiają się Bastarnowie, starodawny lud germański, który przewędrował mniej więcej z obszaru dzisiejszej Mecklenburgii, Brandenburgii, przez ziemię polskie, przewędrował aż do pogranicza dzisiejszej Mołdawii i Ukrainy nad Dniestr. I tam przez całą starożytność istniał i został przez Tacyta dostrzeżony właśnie jako odległy, bo mieszkający już na pograniczu dacko-sarmackim, ale jednak lud Germański. Ten cały opis reakcji wnuka króla Kanuta, który każe Duńczykom spać z głową w miejscu i usługiwać żonom, jest wzięty z historii powszechnej Justyna. Gdzie czytamy tak: Dakowie są potomkami getów. I kiedy getowie podwodzą wodzą króla Orolesa ospale walczyli z bastarnami, król, aby ukarać ich lenistwo. Nakazał im spać z głową w miejscu nóg i usługiwać żonom. Aż męstwem nie zbażą hańby. Jest to opowieść, którą mieszcza się historycznie w pierwszej połowie drugiego wieku. I ta sama opowieść wędruje nam na początek dziejów kadłubka. Skąd taka, takie przeniesienie? Otóż w tym miejscu Duńczycy, którzy są wspomniani jako źle walczący. Najpierw z Polakami, a potem z Bastardami, nazwani są już jako słowem Dacji. Tak nazywano w średniowieczu Danię jako Dacja. Dacja to Dania w średniowieczu, ale tutaj kadłubek może się myli. Może się myli też podobnie jak Jordanes, który Getów uznał za Gotów już w VI wieku. A zatem mamy tutaj jakby kontekst naddunajski. Tyle, że przeniesiony do Skandynawii. Tyle, że Kadłubek się nie myli. Kadłubek wie, że są dwa rodzaje dacji. Jedna dacja w Skandynawii, druga dacja nad Dunajem. Wie, że Bastarnowie są właśnie w tym kontekście naddunajskim. Natomiast nazwa Duńczyków jako dacji daje mu możliwość przeniesienia swojej narracji z północy, z Wysp Duńskich, którą określa właśnie jako Danomarchikas, na południe, na Dunaj, ponieważ kolejne opowieści będą dotyczyć już tego, jak Polacy pokonali Galów i zawarli z nimi układ o wspólnym podziale zdobyczy. Galowie podbiją Grecję, a Polacy zajmą ziemię aż do partii Bułgarii i Karyntii. Mamy tutaj celowe przeniesienie z, ze Skandynawii. Kontekst naddunajski, za pośrednictwem takiej trampoliny, jaką jest nazwa Dacja dla obu krain, i Danii oraz kraju położonego nad Dunajem. I kontynuuje kadłubek swoje dzieje Polaków w ten sposób, że po walkach z Rzymianami, które toczone są wespół z Galami, Polacy czynią sobie księciem, pryncypem, tak jest napisane w oryginale, Gracchusa. I dopiero w tym miejscu pojawia się po raz pierwszy jakikolwiek władza, jakikolwiek imię tych, którzy dokonywali takie czyny jak podbój Danii czy później zwycięskie walki z Galami oraz tworzenie państwa aż po partii Bułgarii i Karyntii. A więc poprzednie czyny dokonują Polacy bez księcia, jakby w stanie typowej dla pierwszych Słowian anarchicznej demokracji władzowskiej, tak jak to opisywał Prokopiusz w VI wieku tylko skąd kadłubek o tym wie 600 lat później, że takie były początki ustrojowe Słowian dlaczego nie opiera dziejów Polaków na tym samym e, początkowym stelażu dokonań władców i na wywodzie pokoleń od Noego o Grachusie nie wiemy nic skąd się on wziął, a jedyne co kadłubek robi to latynizuje jego imię tak by przypominało imiona braci Grachów reformatorów Republiki rzymskiej z końca II wieku przed naszą erą. A zatem z tego okresu, kiedy rzeczywiście getowie prowadzili walkę z basternami mniej więcej. Grakus to oczywiście jest znany doskonale z późniejszej kronik już pod imieniem Kraka. Pierwsze wspólne poczynania z galami, mające doprowadzić do podboju krajów południa są jednak zakończone niepowodzeniem. Mieszkający na południu Polacy popadają w gnuśność, dochodzi do otrucia niektórych z nich poprzez tubylców, i sami też wpadają w jarzmo tubylców krajów południowych. O Galach pisze natomiast, że pokonawszy Panonów, zamieszkali w Panonii, czyli nad Dunajem, na Węgrzech, późniejszych, skąd wojowali z sąsiadami. A więc i z Polakami, ponieważ Galowie i Polacy, żyjący obok siebie, żyli obrazowo jak lew z tygrysem. Natomiast Gracchus wrócić miał z Karyntii, w której prowadził walki z Rzymianami i już po powrocie do kraju miał zniechęcić jego mieszkańców do dzielenia kraju na części, do dzielenia go na większą liczbę. Władców. I tak właśnie zaczyna się historia Polski, historia władców Polski, bo historia Polaków toż u kadłubka trwa od dawna. Natomiast to, że kadłubek zniechęca Polaków do dzielenia kraju, jest też oczywiście reakcją tutaj wyraźną kadłubka na to, że Polska była wówczas podzielona na dzielnicę, a zatem pragnienie powrotu do jedności z całą pewnością tej krańce przyświeca. Wróćmy jednak do początku historii. Pokonanie wszystkich Nationes cis maritimos, czyli narodów mieszkających do morza, oraz wyzm duńskich i do króla Kanuta. Dlaczego ten pierwotny król duński nosi imię Kanut? Czy tylko dlatego, że jest to jakby ikoniczne imię dla króla Duńczyków? Pierwszy, Hardekanut, Kanut Konut I, panował już około roku 890, jeszcze w pogańskiej Danii. Następny, to Kanut Wielki, który zmarł w roku 1035 jako król Danii, ale także Norwegii oraz Anglii. Jest także Kanut III, Kanut IV, Kanut V i w końcu Kanut VI, który panował nad Danią w latach 1182-1202, czyli dokładnie w tych latach, w których Kadłubek pisał swoją kronikę. Królem Danii jest Kanut Szósty. W 1184 roku Felderyk Barbarossa wysłał do niego posła. Kanut VI był wówczas 21-letnim królem początkującym, z żądaniem, aby uznał on się za lennika cesarza. Jednak Absalon, biskup Roskilde i arcybiskup Lundu, znany duński polityk, odparł, że Knut Kanut jako król jest tak samo wolny, jak i cesarz i że hołdu mu nie złoży. W następnym roku 1185 cesarz z Sejmu w Moguncji musiał udać się w pilnych sprawach do Italii, żeby wzmacniać swoją władzę w Toskanii. Powierzył więc walkę z Danią swojemu nowemu wasalowi, Bogusławowi I, księciu Pomorskiemu. I w tym roku jednak Bogusław poniósł klęskę z rąk duńskich. Jego atak utracił jakiekolwiek aspekty zaskoczenia, gdyż wydał go. Jaromar, książę Rugi. Rugianie mieścili się w ten sposób za udział Pomorzan w duńskim podboju wyspy w roku 1168 wyspy Rugi, czy tej zwanej po słowiańsku wyspą Rana ze stolicą w Bogusław Pomorski uznał się zatem lennikiem duńskiego króla Kanuta VI, a ten przyjął tytuł króla Wędów po duńsku, a króla Słowian po łacinie. I z tytułu tego królowa Danii Małgorzata zrezygnuje dopiero w 1972 roku. I czy dlatego rozpoczyna swoje dzieje Polski od walk z Danią, kadłubek, że pisze on jakby dla pokrzepienia serc. W latach rozbicia dzieńcowego Pomorze Zachodnie przestaje bowiem być lennikiem Polski, mimo różnych prób utrzymania z tej zwierzchności podejmowanych przez Mieszka Starego. Presja na książąt z Rodu Gryfitów, ze strony Henryka Lwa, cesarza Barbarosy, a ostateczności zwycięskich duńczyków jest jednak zbyt silna. Dykadówek pisze swoją kronikę, w ujściu odry znów rządzą duńczycy. Tak zresztą jak to było i w czasach Mieszka I, gdy na wolinie istniał obóz Jom z wikingów, a cały teren podlegał silnym wpływom duńskim, choć chyba do Królestwa Danii nie należa bezpośrednio, Inaczej bowiem król Harald Sinozęby nie uciekałby tam przed swoim synem Svenem Widłobrodym, który pozbawił go korony. Mieszko wchodził w rozmaite relacje z władcami skandynawskimi. Może podobnie czynili i jego poprzednicy Skandynawowie, którzy służyli w Drużynie Książęcej. Duńskie pochodzenie miały też niektóre polskie rody szlacheckie, wywodzące się od przybyszy z Danii w czasów Kazimierza Odnowiciela i nieco późniejszych, gdy podnoszono z gruzów polskie państwo. Niektórzy uważają, że już książę Besprym doprowadzić miał do wymiany elit w Polsce, osadzając jako swoich sojuszników Skandynawów, najętych przez kijowskiego władcę Waregów Rusów Jarosława dla pokonania Mieszka II. Przynależność rodowa mistrza Wincentego nie jest znana, Historycy formułowali różne hipotezy. A to pochodzenie z Niskiego Rodu, a to z rodu Różyców, z rodu Lubowitów Ogniwów, z rodu Lisów, ale pokądzieli z rodu Łabędziów, z rodu Nagodziców, czy w końcu z rodu Łabędziów. A jak ród Łabędziów, to wywodzi się on miał od Piotra Włostowica, rodu, którego przedstawiciele nosili później nazwisko Dunin, czyli Duńczyk, świadczący o ich duńskim pochodzeniu. I to ewentualnie mogłoby tłumaczyć, dlaczego Duńczycy tak przykuli uwagę mistrza Wincentego, skoro jego własna rodowa tradycja mogła wywodzić go z Danii. Co zatem decyduje, że pierwszym hipotetycznym wydarzeniem w dziejach Polaków według Kadłubka jest wyprawa na Wyspy Duńskie. Czy są to poczynania Kanuta VI na Pomorzu, współczesne Kadłubkowi? Czy też może istotność, ważność duńczyków jako takich dla państwa polskiego już od jego zarania, już od mieszka I, czy może duńskie pochodzenie z samego kadłubka? Dziś historycy oczywiście zaprotestowaliby przeciw nazwaniu opowieści o nałożeniu Daniny na Duńczyków wydarzeniem historycznym. Zmieniły się standardy historyczności, pojawiło się pojęcie faktu historycznego, wymogi krytyki źródeł żeby ustalić, że coś z prawdziwym faktem, są zupełnie odmienne niż w epoce Wysokiego Średniowiecza w XIII wieku. Metodologia kadłubka jest bowiem następująca. Poznać dobrze historię powszechną epoki starożytnej. Tutaj oczywiście nie ma żadnej wzmianki o Polsce jako takiej. Nie ma, ale nie dlatego, że polskich Polaków nie było, tylko dlatego, że nie została ona spisana przez autorów starożytnych. Tak uważa kadłubek. Dlatego więc do dziejów powszechnych dodajemy to, co wiemy z opowieści ustnych, prozaicznych czy poetyckich o dawnej Polsce. Czynimy tę historię powszechną kompatybilną z polskimi opowieściami. Dopasowujemy te lokalne opowieści do dziejów Aleksandra, czyli Usza Cezara. I tu niektórzy powiedzą, że kadłubek zmyśla. A on tymczasem tylko stawia hipotezę, że tak mogło być. Każdy może sobie bowiem przeczytać dzieło Justyna i zobaczyć, jak w tekście źródłowym już bez udziału Polaków przybiegały dzieje starożytne opisane przez tego autora. Podobnie czynią zresztą i dzisiejsi historycy, którzy dobudowują do źródeł nieraz całe własne narracje hipotetyczne. I zanim się potępi mistrza Wincentego, trzeba pamiętać, że jest on prekursorem. On jako pierwszy pisze historię Polski, kraju, który nie ma źródeł pisanych do większości swoich dziejów. A więc to, co pisze Miss Vincenty, jest zgadywaniem. Jak mogło być? Złośliwi, nazwą to zmyślaniem. Ale w takim wypadku to i Wołwiański zmyśla, i Labuda zmyśla, i Godłowski zmyśla, i Figlarowicz zmyśla, i autor tego podcastu, Interpretacje, też zmyśla, bo zmyśla każdy badacz przeszłości, jeśli dodaje coś, co wydaje mu się prawdopodobne, a co wypływa ze źródeł. Ile w dziejach Takich jest z myśleń. Wiedzą już nieraz tylko ci, którym chce się po raz kolejny przejrzeć źródła, zamiast opierać się tylko na najnowszej literaturze i metodologii. A kadłubek, i przeglądał źródła, jakie miał dostępne wówczas około 1110 roku, i zastosował najnowszą metodologię z końca XII wieku, czy z czasów, gdy na przykład Gerwazy z pisał swoje otja Imperialia, a Gottfried Monmouth. Nasycił swoją historia regum britanniae taką liczbą hipotez, czyli zmyślonych opowieści, że aż nie sposób spod tych hipotez wydobyć nieraz faktów historycznych. Prawie jak u niejednego współczesnego historyka dyletanta, czyli miłośnika, amatora. gdyż ta metodologia z XII wieku ma się i dziś wciąż doskonale, jeśli przyjrzeć się tytułom książek wydawanych np. w dalszym ciągu wieku XXI. Dlatego wiemy, że do źródeł dorzucił Mistrz Wincenty co nieco własnej inwencji, własnych hipotez, własnej niczym niepodpartej fikcji. Niczym poza tym, że tak wydawało mu się, że wypływa to z dostępnych mu źródeł. Czego zresztą w najmniejszym stopniu nie ukrywa przed czytelnikiem. Dlatego źle postawione jest pytanie, czy relacja z wyprawy Polaków na Wyspy Duńskie jest prawdziwa. Oczywiście, że nie jest podobnie jak i relacje z wypraw Cezara i Aleksandra na ziemię polskie. O ile jednak te wyprawy są jazdą obowiązkową średniowiecznej historiografii narodowej, wszystkich chyba nacji pragnących się włączyć w historyczny horyzont antyku, o tyle ważne jest pytanie, dlaczego to wojnę z Danią wybiera kadłubek jako pierwsze wydarzenie w dziejach Polski? To jest już dalekie od standardowego średniowiecznego myślenia. Dalej mamy kolejne zaskakujące kierunki rozwoju początków Polski. Walka z Galami, Celtami i postanowienie o wspólnym podbijaniu Europy. Ekspansja Galów idzie na południe, a z nimi Polacy, obejmują swoje udziały, ale wymierają. To nie jest kierunek perspektywiczny. Gnuśność i trucizna tubylców z ich zabija. Polacy sięgają zatem granic Partii, czyli Kaukazu lub Azji Centralnej, Bułgarii, czyli Bałkanów i Karyntii. Czyli kresu południowo-zachodniego Słowiańszczyzny w Alpach. Czyli zakres władztwa Polaków jeszcze przed Krakiem to zasięg Słowiańszczyzny plus Sarmacki Step. Dlaczego Kadłubek wymyślił sobie akurat coś takiego? No i dalej bez odpowiedzi. Dlaczego pierwsze wydarzenie z dziejów Polski to walka Polaków z Duńczykami właśnie? Może odpowiedzi na to pytanie szukać należy nie w źródłach historycznych. Bo tam nie znajdziemy. Król Kanut i jego wnuk to zmyślanie kadłubka, ale szukać trzeba ich w geopolityce. Pierwsza, uch, pierwsze uchwytne, pojedyncze wydarzenia historyczne w dziejach Europy Środkowej to przecież bitwa nad Dołężą, to lęzę, datowana na około 1250-1200 rok przed naszą erą. Zmierzyli się w niej ludzie z północnego zachodu, przodkowie siedemiecznych Duńczyków i ludzie z południowego wschodu, przodkowych, średniowiecznych Polaków, ale i kupców z bursztynowego szlaku. Ludzie nordyckiej kultury brązu z ludźmi kultur mogiłowych, łużyckiej nie wyłączając. Co kadłubek mógł o tym wiedzieć? Nic. Podobnie jak i my nic o tym nie wiedzieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. Jednak swoją fikcją historyczną kadłubek usadawia w realiach historycznych takich, jakie sam mógł najlepiej sobie wyobrazić pod koniec XII wieku. I tu jest przeogromna wartość źródłowa kroniki, która albo przekazuje nam tak zwane fakty historyczne, a dochodzi ona przecież aż do roku 1202, a więc ostatnie dwie jej księgi pisane są przez uczestnika, zdarzeń, naucznego świadka. Albo też kronika ta przekazuje nam jakieś zniekształcone opowieści o faktach historycznych tylko trzeba te opowieści umieć zinterpretować albo też przekazuje nam intuicje historyczne człowieka z końca XII wieku a więc człowieka wolnego od całej tej późniejszej czapy hipotez czyli zmyśleń historiografii późnośredniowiecznej wczesnonowożytnej nowożytnej i współczesnej Kadłubek wprowadza swoją fikcję literacką z umysłem młodym umysłem narodu który nie ma jeszcze żadnej tradycji historiograficznej. Nie ma natomiast mnóstwo opowieści, które, zdaniem historyka, zadaniem historyka jest połączyć w jedną całość ze starodawną historią powszechną, pisaną przez autorów starożytnych, antycznych, takich jak chociażby Justyn. Kadłubek wprowadza swoją fikcję tak, by była jak najbardziej zbliżona do rekonstrukcji wydarzeń, której dokonuje on z jak najlepszymi intencjami. Stworzenia takiej przyszłości narodowej, która uczyni tenże naród mądrzejszym w przyszłości. Dlatego kadłubek niczego nie wymyśla od podstaw, ale jego metodologia pracy badawczej nie zna obostrzeń dzisiejszej krytyki źródeł. Pozostawił po sobie kadłubek wybitne dzieło literackie, które może nam dziś posłużyć za źródło. Tylko musimy wiedzieć, jak to zrobić a nie własną niekompetencję zamieniać wymądrzeniami się bez serwisera na to, jakim to bajkopisarzem był kadłubek. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu.